Pani Fletcher? Detektyw Mackinnon z radością powitał Aleka, unosząc do góry kapelusz i ukazując krótko obcięte rude włosy. Dzień dobry panu. Pani Fletcher mówiła, że w krzakach leży jakieś ciało. W tamtych wiecznie zielonych? Zgadza się. Alek stłumił złość, słysząc o zaangażowaniu Daisy w sprawę. Niech pan poprosi któregoś ze swoich mundurowych, by poszedł na wzgórze i zajął miejsce mojej żony. Sugeruję, by poszedł naokoło chodnikiem. Mackinnon skinął głową na jednego ze swoich ludzi, który od razu ruszył w górę, ale na jego twarzy malował się niepokój. Sugeruje pan? To pańska sprawa, sierżancie. Przynajmniej na razie. Odciągając Szkota na bok, Alek nakreślił mu sytuację. Rozumiem, proszę pana, ale nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z morderstwem. Nie sam. Pański przełożony pewnie przekaże sprawę jednemu ze swoich inspektorów. Tak, ale w międzyczasie pan tu jest i wie pan, co się stało i co należy zrobić. Może pan zostać i co nieco mi podpowiedzieć? Błagał. Albo chociaż uprzedzić mnie, że coś przeoczyłem lub robię nie tak. Do licha człowieku, pół godziny temu powinienem być w centrali. Ale i tak nie zdążyłby skończyć raportu przed spotkaniem, a Crane się go nie spodziewał. Poza tym chciał wiedzieć, co wydarzyło się tuż pod jego drzwiami, kiedy spał. A Mackinnon wpatrywał się w niego z nadzieją, niczym uparty szkocki terier. W dodatku mokry szkocki terier. Ślady zaczynały zanikać. No dobrze, bierzmy się do pracy. Dziękuję panu. Doktor Ridgway powinien tu być lata chwila. Widzę, że wziął pan ze sobą sprzęt fotograficzny. Tak jest. Odwrócił się do grupy. To jest detektyw Ardmore, proszę pana. Nieźle radzi sobie z aparatem. To będzie nie lada wyzwanie pod tymi krzakami na dodatek w deszczu, powiedział niechętnie Ardmore. Niech pan zrobi tyle, ile się da, powiedział Mackinnon. Tylko proszę nie zostawiać śladów, dopóki nie obejrzymy tego, co tu jest. Alek słuchał poleceń, które Mackinnon wydawał swoim ludziom, od czasu do czasu kiwając z głową, kiedy młody detektyw zerkał w jego stronę. Młody Szkot teorię miał w jednym palcu. Ale czy miał coś jeszcze? Umiejętność widzenia tego, co było pod powierzchnią, dostrzegając szczegółów, które do niczego nie pasowały i kojarzenia faktów, które pozornie nie miały ze sobą nic wspólnego, w spójną całość, miały się jeszcze okazać. A część przychodziła z doświadczeniem, część była instynktowna. We wcześniejszych sprawach, przy których młody detektyw pracował razem z Alekiem, zapowiadał się obiecująco, ale prowadzenie śledztwa to zupełnie inna historia. Mackinnon znał postunkowego Norrisa. To był dobry znak, niezależnie od tego, czy znali się wcześniej, czy też zanim przyszedł. Sprawdził, kto patrolował okolicę. Alek nie należał do detektywów, którzy uważali zwykłych policjantów za kogoś gorszego. Bez tych topornych, choć ciężko pracujących ludzi, którzy walczyli z przestępczością, wydziały dochodzeniowe miałyby jeszcze więcej pracy. Drugi z umundurowanych policjantów, który przybył wraz z Mackinnonem, został wysłany na miejsce Norrisa, by dokończyć jego obchód, po to, by Norris mógł być na miejscu, kiedy wyciągnął ciało. Istniała szansa, że miejscowy policjant zauważył wcześniej ofiarę i mógł im dać pewne wskazówki, dlaczego mężczyzna się tu znalazł. Zanim Mackinnon ruszył w górę, zwrócił się do Aleka mówiąc: pewnie zostawił pan ślady, oglądając miejsce zdarzenia. Pokaże mi je pan, jak będziemy szli? Oczywiście. Alek był niemal pewien, że nie zatarł żadnych istotnych śladów, bo szedł okrężną drogą. Jednak nie był pewien, którędy szła pokojówka. Na trawie wciąż było widać ślad po czymś, co było ciągnięte po ziemi i Mackinnon od razu to zauważył. Widać rowki zrobione przez obcasy, powiedział. Zahaczyłość była trawy i wyrwały je. A te wgniecenia mogą być śladami butów kogoś ciężkiego lub kogoś, kto ciągnął za sobą coś ciężkiego i szedł tyłem, wdeptując w ziemię swoje obcasy. Nie są jednak na tyle wyraźne, by móc je zidentyfikować. Nie ma też co szukać śladów butów przy tej pogodzie. Obawiam się, że nie, zgodził się Alek. W nocy padał śnieg i zanim dziś rano wyszedłem, wszystko było mokre. Ale na wszelki wypadek lepiej zrobić kilka zdjęć Ardmore. Warren, pomóż mu. Kiedy Ardmore rozstawiał swój statyw, a Warren rozkładał olbrzymi parasol, który trzymał na ramieniu, Mackinnon ruszył przez trawnik tuż obok śladu. Alek poszedł za nim. Idąc uważnie, przyglądali się wskazówkom. Alek zgodził się z analizą Mackinnona. Proszę spojrzeć tam. Deszcz niemal je zmył, ale jeszcze widać kilka śladów skupionych w jednym miejscu. Moje, mojej żony, pokojówki i psa. Na szczęście te są bardzo widoczne. Doszli do krzaków. Zauważyli skórzaną rękawiczkę oraz kilka centymetrów przemoczonego rękawa granatowej kurtki ze sztucznego jedwabiu. No, bez latarki nie będzie pan zbyt wiele widział, powiedział Alek. Mackinnon wyciągnął z kieszeni płaszcza elektryczną latarkę. Poświecił na leżące wokół mokre liście. Wygląda na to, że ktoś oberwał scyzorykiem kilka gałęzi. Pewnie złamał je, kiedy wciągał ciało i usunął, żeby nie przykuwać uwagi. Jak pan myśli? Doszedłem do podobnych wniosków. Gałęzie leżą obok ciała. Ale było ciemno i nie zdawał sobie sprawy, że widać rękę. On? Mackinnon od razu zrozumiał, o co Alekowi chodzi. Zerknął na ślad i powiedział. Nie sądzę, by kobieta udźwignęła taki ciężar.
Może właśnie dlatego ciało zostało przeciągnięte. W czasach, kiedy mamy sportsmenki, nie należy wyciągać zbyt pochopnych wniosków. Nawet przed wojną było mnóstwo kobiet, farmerek i handlarek, które doskonale dawały sobie radę z ciężarami. Chociaż mało prawdopodobne, by można je było spotkać w Hempstead. Ale kobiety sportsmenki to głównie tenisistki i tak dalej. Będę jednak o tym pamiętał, proszę pana. Muszę przeprosić za ślady, które mogłem zostawić poza obrębem trawnika w pobliżu ciała. Stałem, a raczej kucałem, jak najdalej się dało, ale nie ma tam zbyt wiele miejsca i niewiele widziałem, a musiałam upewnić się, że nie żyję. Mam nadzieję, że nie zatarłem jakichś ważnych śladów. McKinnon bez słowa skierował światło latarki na mokre, zabłocone buty Aleka, ukucnął i poświecił w krzaki. Wygląda na martwego. Dotknął latarką ręki nieboszczyka. Stężenie pośmiertne już nastąpiło. Doktor Ridgway powinien już być. Nie widział doktora. Za to Ardmora, który sumiennie fotografował trawnik, a Warren trzymał nad nim nad aparatem rozłożony parasol. McKinnon zanurkował w liście, z których poleciały krople deszczu, spadając na jego plecy. Widzę pańskie ślady, reszta została celowo wygładzona. Zatwardział kryminalista, jak pan myśli? Lub ktoś, kto lubi czytać powieści detektywistyczne. No tak, bez wątpienia. Zawahał się. Jeśli wsuną się głębiej, żeby lepiej przyjrzeć się zmarłemu, pewnie zostawią kolejne ślady. I tak nie odkryją niczego nowego, czego pan już nie odkrył, nie wspominając już o tym, co powie nam lekarz. Czy nie mógłby mi pan powiedzieć? Mógłbym. Ale czego się pan nauczy, jeśli podam panu wszystko na tacy? Proszę mi wierzyć, rozumiem pana niechęć. Ale wybrał pan zawód detektywa i jeśli chce pan cokolwiek osiągnąć, pójdę. McKinnon wziął głęboki wdech i zanurkował w listowiu. Swoim ciałem przesłaniał Alekowi widok na to, co robił. Zaszeleściły liście i trzasnął jakiś patyk. Błoto na obcasach, zauważył. Wygląda na to, że jego ciuchy są od spodu całkiem suche, jeśli ma to jakiekolwiek znaczenie. Alek usłyszał za plecami czyjś głos. Zrobiłem wszystko, co mogłem, proszę pana. To był fotograf ze statywem i aparatem w ręku. Warren szedł za nim, trzymając wysoko uniesiony parasol i panewkę pod pachą. Ale odbitki nie będą zbyt wyraźne. Ślady też nie są zbyt widoczne. Alek zerknął na nich. Mam nadzieję, że uda się wam wcisnąć tam sprzęt. Dopiero jak sierżant stamtąd wyjdzie, powiedział Warren. Wtedy zobaczymy. Ale będzie bardzo ciasno. McKinnon wycofał się. Zdjął rękawiczkę i z obrzydzeniem wpatrywał się w koniuszki swoich palców. Nie zauważyłem niczego podejrzanego, powiedział. Ale wygląda na to, że włosy na czubku jego głowy są sklejone od krwi z jakiejś rany. Tylko tyle mogę powiedzieć. Biorąc pod uwagę fakt, że ciało zostało przeniesione, to chyba wystarczy, by założyć, że to morderstwo. No, przynajmniej coś podejrzanego, stwierdził Alek. Odsunęli się, by przepuścić Ardmora i jego asystenta, którzy weszli w krzaki. Na końcu zniknął również olbrzymi czarny parasol, całkowicie przesłaniając widok. Dokładne oględziny palca najwyraźniej nie ujawniły żadnych śladów krwi i McKinnon ponownie włożył rękawiczkę. Nie przeszukałem mu kieszeni, powiedział nieco defensywnym tonem. Wydawało mi się, że najlepiej będzie, jak zostawię wszystko tak, jak jest, dopóki ciało nie zostanie sfotografowane, skoro nie ma pośpiechu z identyfikacją zwłok. A czemu pan tak myśli, sierżancie? McKinnon zarumienił się. No cóż, gdyby sprawa była pilna. Przerwał mu głuchy łoskot. W tym samym momencie nastąpił błysk zapalonego proszku magnezowego, widoczny mimo parasola. Parasol stanął w płomieniach. Alek i McKinnon cofnęli się, gdyż obok zwyczajowego białego dymu wokół pofrunęły czarne, płonące fragmenty materiału. Zakładam, Fletcher, powiedział policyjny lekarz, który zjawił się w tym niefortunnym momencie, że nie oczekuje pan w raporcie sekcji zwłok wzmianki o powierzchownych oparzeniach. Alek zaczął kaszleć, kiedy wciągnął w płuca gryzący zapach płonącego jedwabiu. Zanim on lub McKinnon zdążyli odpowiedzieć na słowa doktora Ridgwaya, z krzaków doszedł jej głos Ardmora. Mówiłem, że będzie ciasno? Dobrze, że jest mokro, inaczej wszystko stanąłby w płomieniach. Po chwili wyłonił się Warren, ściskając w ręku szkielet parasola i mrucząc pod nosem. A niech mnie diabli. Gdyby nie było mokro, nie potrzebowalibyśmy tego przeklętego parasola, prawda? Odwrócił się, ukazując białą od proszku twarz czarnymi półkulami nad oczami. Lepiej zdejmij kapelusz, chłopcze, powiedział Ridgway. Rąbek wciąż się tli. Posmarują ci brwi maścią, a raczej to, co z nich zostało. Warren dotknął ręką twarzy, niemal wydłubał sobie oko drutem od parasola. McKinnon wyjął parasol z jego roztrzęsionej dłoni. Sierżancie, dziwnie się czuję. Dziwnie wyglądasz, powiedział niezbyt pomocnie detektyw Ardmore. On również był pokryty warstwą białego proszku, ale jego brwi wydawały się nienaruszone. To szok, zdiagnozował Ridgway. Usiądź i pochyl głowę między kolana. Warren opadł na mokrą trawę, lekarz zmierzył mu puls. Nie jest źle. Czy piecze pana twarz? Tak, doktorze, jakbym doznał poparzenia słonecznego. Oparzył się pan. Przyjrzę się temu, ale najpierw zerknę na naszego umarlaka. Fletcher, czy on może schronić się gdzieś przed deszczem? Mógłby wziąć ode mnie parasol i usiąść na ławce.
Widząc minę doktora, westchnął i dodał: No ale pewnie będzie lepiej, jak pójdzie do mojego domu pod numer 6. Wskazał budynek. Moja gosposia się nim zajmie. A Daisy potraktuje to jako zesłanie przez niebiosa, zaproszenie, by wtrącić swoje 3 grosze. Pomyślał ponuro. To diaska zaczyna mdlić, mruknął Warren. Proszę trzymać głowę nisko, dopóki to nie minie, doradził mu Ridgway. Chce mi pan coś powiedzieć na temat ciała Fletcher? To nie jest moja sprawa, tylko sierżanta. A tak, McKinnon, prawda? Zgadza się. No więc ja... McKinnon zerknął na Aleka, który lekko wzruszył ramionami. Chyba nie, proszę pana. Proszę robić to, co do pana należy. Pożyczyć panu latarkę? Tak, dziękuję. Doktor Ridgway bez dalszej zwłoki zanurkował w krzakach. Przez kilka minut jedynym dźwiękiem był szelest liści, ale po chwili usłyszeli głos doktora. Został uderzony w głowę, ale wątpię, by to była przyczyna śmierci. Prawdopodobnie uderzenie nastąpiło tuż przed śmiercią, sądząc po ilości krwi. Czy pan to notuje, McKinnon? McKinnon czym prędzej wyciągnął notes. Tak, proszę pana. Nastąpiło stężenie pośmiertne. Zmarł co najmniej 12 godzin temu, ale nie więcej niż 24 godziny temu. Prawdopodobnie w wyniku celowego ucisku tętnicy szyjnej. Chociaż będę go musiał wziąć pod nóż, żeby mieć pewność. Raczej nie zrobił sobie tego sam. Wygląda na to, że ma pan do czynienia z morderstwem, sierżancie. Daisy, pozostawiona na straży w północnej części ogrodu, skrzywiła się, spoglądając na dom Jessupów. Im dłużej o tym myślała, tym dziwniejsze wydawało jej się to, że mężczyzna, który od niej wyszedł i ruszył ulicą, nawet nie pomachał na powitanie. Poza tym, chociaż nie każdy był tak ciekawy świata jak ona, musiał zastanawiać się nad tym, co wydarzyło się w ogrodzie. Chyba, że o wszystkim wiedział, ponieważ Elsie jej nie posłuchała i powiedziała swojej siostrze Enid o tym, co widziała. Daisy wydawało się to jednak mało prawdopodobne. Poza tym, nawet jeśli tak było, a Enid opowiedziała wszystkim swoim pracodawcom, to czy nie chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej z bardziej wiarygodnego źródła? O ile mężczyzna był którymś z Jessupów. Daisy nie mogła wymazać z pamięci obrazu niechcianego gościa, który niegdyś przemknął obok niej w holu Jessupów i zbiegł po schodach, ani tego, że była niemal pewna, że widziała go również później. Był Amerykaninem. Podejrzewała, że Patrick Jessup był w Ameryce i wiedziała, że czekali na niego w domu. To musiało mieć jakiś związek. Może mężczyzna, którego widziała, był właśnie tym Amerykaninem. Czy spotkał w Stanach Patryka i przyszedł go szukać? A jeśli tak, to jako przyjaciel czy wróg? Przypomniała sobie słowa Aidena, kiedy powiedziała mu o wizycie Amerykanina. Wiedziałem, że to był kiepski pomysł. Być może pomysł nie przypadł mu do gustu, ponieważ jako ten, który został w domu, sądził, że był niekonwencjonalny. Nie mając jednak pojęcia, o co chodzi, trudno jej było cokolwiek powiedzieć. Tak czy siak, jego słowa potwierdziły jej przypuszczenia, że Amerykanin nie był u nich mile widzianym gościem, jakby powiedziała jej matka. Niezależnie od tego, czy był przyjacielem czy wrogiem Patryka, z pewnością nie zostałby zaproszony na noc do domu przy Consulby Circle numer 5. W takim razie to nie mógł być Amerykanin. Czemu więc pan Jessup lub Aidan mieliby się z nią nie przywitać? Mężczyzna spieszył się, ale nawet nie pomachał, kiedy w ogrodzie naprzeciwko domu zjawiły się hordy policjantów? W domu numer 5 było bardzo cicho, a może... Tu pod ciężkich butów przerwał jej rozmyślania. Za zakrętu wyszedł policjant, krzepiąca potężna postać w pelerynie i czapce. Pani Fletcher, zostałem przysłany, by panią zastąpić, oznajmił salutując. Dziękuję. Spojrzał na nią zatroskanym wyrazem twarzy. Lepiej niech pani idzie do domu i napije się czegoś ciepłego. Dziękuję, tak zrobię. Nie mogła mu powiedzieć, że trzęsła się nie tylko z zimna. Wystraszyła się własnymi niedorzecznymi wyobrażeniami. Ale kiedy znalazła się w domu, siedziała przy kuchennym stole w suchych pończochach i butach, trzymając w ręku kubek ciepłego kakao, nie mogła przestać o tym myśleć. A jeśli Jessupom coś się stało, ona nic nie zrobiła? Próbowała nie wyobrażać sobie tego, co mogło się stać. Nadal jest pani biała jak ściana, powiedziała pani Dobson. To pewnie z powodu szoku i zimna. Na pewno termofor, że mogła go pani położyć na kolanach. Zaalarmowana tym ostatnim słowem Nana, która dotąd grzecznie leżała pod stołem, usiadła i położyła krzepiącą, choć wciąż wilgotną łapę na kolanie Daisy. Daisy pogłaskała ją po głowie i powiedziała z roztargnieniem: Dobra psina. W końcu pies spełnił swoje zadanie i nie było co żałować, że to nie te okropne, grube spaniele Bennetów odkryły ciało. Teraz Daisy musiała zdecydować, co było jej obowiązkiem. Alek powiedziałaby, że powinna powiadomić o swoich obawach policję. Ale czułaby się strasznie głupio, gdyby okazało się, że Jessupowie z wyjątkiem jednego zmierzającego w kierunku Bond Street po prostu odpoczywali po wczorajszych uroczystościach z okazji powrotu syna marnotrawnego. Ale czy syn marnotrawny na pewno wrócił? Może to on przemknął obok niej, nawet nie pomachawszy? No w końcu jej nie znał. Czy zanim powie cokolwiek policji, mogła w jakiś sposób dowiedzieć się, czy coś było nie tak?
Gdyby tak po prostu poszła i zapukała do jej drzwi, zaczęliby się zastanawiać, czemu przychodzi o tak wczesnej porze. Gdyby okazało się, że nie śpią i zaprosiliby ją do środka, musiałaby wspomnieć o znalezionym w ogrodzie ciele i Alek byłby wściekły. Może zaprosi panie i dzieci na podwieczory. Nie. Wyszłoby na to, że chce rozmawiać o morderstwie. Gospodyni podała jej termofor skrzętnie owinięty wełnianym pokrowcem. Lekki gumowy zapach działał uspokajająco. Proszę, kochana, to powinno pani pomóc. Mam nadzieję. Cudownie. Na pewno pomoże. Pani Dobson, czy jest pani w dobrych relacjach ze służbą z sąsiedniego domu? Oczywiście, proszę pani. Ich pani Ines jest bardzo poczciwą kobietą. A może pani wymyślić coś, co mogłaby pani od niej teraz pożyczyć? No cóż, nie wiem, proszę pani. I tak będę szła do sklepu. Mogłabym powiedzieć, że chcę zrobić ciasteczka na drugie śniadanie, zanim pójdę na zakupy. Chociaż w puszce jest ich pełno, jak najbardziej nadają się do jedzenia. Wspaniale. Kto wie, może będzie miała tu pani całe tabuny przemarzniętych policjantów do wykarmienia. Najlepsi ludzie pod słońcem, chociaż nie powinnam tak mówić. Daisy była zdumiona. Czemu nie pani Dobson? Ponieważ pracuję dla detektywa. Wyszłoby na to, że się przechwalam, prawda? Ale muszę pani powiedzieć, od tylu lat pracuję dla pana i nigdy nie przypuszczałam, że coś takiego przytrafi się tak blisko domu. Ja również, powiedziała bezradnie Daisy. Wiem, że nas pani nie opuści, pani Dobson. Pani Dobson wzięła się pod bok i wpatrywała się w nią z zagniewanym wzrokiem. Nawet mi to przez myśl nie przeszło. Jestem z panem Fletcherem na dobre i na złe. Ale jeśli pani Jigbin powie jeszcze choć jedno słowo, da mi tak do wiwatu, że popamięta. O rany, pani Jigbin wciąż grozi, że wyjedzie? Niech się pani nie martwi. Nie zostawi maluchów. Można nie różne rzeczy powiedzieć, ale to jej trzeba oddać. Uwielbia maluchy. No proszę, nie chciałam wspominać o tym okropnym morderstwie. Pani i tak ma już dość. Sama zaczęła, mówiąc o przemarzniętych policjantach. Wiem, że pani nikomu nie powie. Pewnie, że nie powiem. Zaraz znajdę Elsie i powiem, że poszła obok i pożyczyła trochę brązowego cukru. A nie mogłaby pani sama pójść, pani Dobson? O nie, proszę pani. To nie przystoi, skoro mamy teraz pokojówkę z prawdziwego zdarzenia. Pomyśleliby, że to dziwne. Naprawdę? Tego byśmy nie chciały. Ja jej powiem. Czuję się o wiele lepiej dzięki pani kakao i termoforowi. Ile cukru pani potrzebuje? Wcale, mam w spiżarni całe opakowanie, ale może poprosić o ćwierć funta. No dobrze, proszę pani, lepiej zacznę szykować składniki. Elsie ścierała kurze w salonie. Zaraz włożę kapelusz i już mnie nie ma, powiedziała, kiedy Daisy poprosiła ją, by wybłagała, pożyczyła czy ukradła od sąsiadów ćwierć funta brązowego cukru. Potrzebny ci będzie parasol. Elsie, pan Fletcher nie będzie zadowolony, że mnie nie posłuchałaś i powiedziałaś innym o tym, co znalazłaś w ogrodzie. Powiedziałam tylko pani Dobson, a to nie to samo. W końcu pani Dobson to nie byle kto. Daisy nie mogła temu zaprzeczyć. Tym bardziej, że właśnie wciągnęła panią Dobson w swoją intrygę. Nie miała też zamiaru wdawać się w dalsze dyskusje na ten temat. Westchnęła i powiedziała. Cóż, jeśli piśniesz choć słówko swojej siostrze, będzie ci o wiele trudniej rozmawiać z nią w przyszłości, bo nie będziesz już tu pracować. Och, wiem o tym, proszę pani. Tego bym nie chciała. Przysięgam, że nic nie powiem. Jak tylko Elsie wyszła, Daisy zaczęła mieć wątpliwości. Musiała chyba postradać zmysły, ufając, że ta gadatliwa dziewczyna zachowa dyskrecję. Już miała ją zawołać z powrotem, ale nie zrobiła tego. Była naprawdę zdesperowana, by się dowiedzieć, czy w domu państwa Jessupów nic się nie stało. Wróciła do kuchni, żeby zaczekać na Elsie, która za chwilę powinna wrócić z cukrem. Patrzyła, jak pani Dobson odmierza, rozstawia, miesza masło, złoty syrop, płatki owsiane i brązowy cukier. Herbatniki z płatkami owsianymi, powiedziała. Szybkie i łatwe, bo muszę jeszcze wyskoczyć do sklepu, jeśli lunch ma być na czas. Nie daj Boże, by byle morderstwo miało opóźnić lunch. Bliźniaki je lubią, poza tym są dobre i sycące, jeśli faktycznie zjawią się tu zmarznięci policjanci. Na wszelki wypadek zrobię podwójną porcję, a właśnie zużyłam ostatnią porcję cukru, więc wcale nie naginamy prawdy, pożyczając cukier od pani Ines. No przepraszam, że w ogóle panią o to prosiła. Nic nie szkodzi. Wiem, że nie zrobiłaby pani tego bez powodu. Włożyła ciasto do foremek i wygładziła je łyżką. Nachyliła się, nasłuchując odgłosów z piecyka. I jeszcze się rozgrzewa. Cudowny wynalazek, ten termo coś tam, prawda? Nie muszę już zgadywać. Bardzo się cieszę, że w domu była kuchenka gazowa. Ciężko by mi było wrócić do pieca węglowego. Pani Dobson, przecież i tak kupilibyśmy pani kuchenkę gazową, gdyby jej nie było. Nie wiem, jakbym sobie bez niej poradziła. O, palniki się wyłączyły. Już jest wystarczająco gorąco. Pani Dobson włożyła foremki do pieca i zaczęła sprzątać. I ten piecyk gazowy na ciepłą wodę, zawsze pod ręką. Jak sobie przypomnę, jak trzeba było nosić węgiel, wszędzie było pełno pyłu, to czyszczenie pieca, żeby nie zardzewiał, a kuchenka była zawsze albo za gorąca, albo za zimna. Zaczęła wspominać dawne, nie najlepsze czasy.
Daisy słuchała jej jednym uchem, zastanawiając się, gdzie podziała się Elsie. Powinna już dawno wrócić z niepotrzebnym cukrem. A może ona też została zaatakowana? Nie, pewnie wszystko było w porządku, a dziewczyna papla w najlepsze z kucharką państwa Jessupów. A o czym mogła rozmawiać, jeśli nie o martwym mężczyźnie znalezionym w ogrodzie? Gdzie jest ta przeklęta dziewczyna? Niecierpliwiła się pani Dobson. Gdybym naprawdę potrzebowała tego cukru, byłoby już za późno. Oho, zdaje się, że właśnie idzie. Elsie weszła do środka przez kuchenne drzwi. Nie widziałam się z siostrą, proszę pani. Oznajmiła przechodząc przez kuchnię, by odłożyć ociekający parasol. Oto pani cukier, pani Dobson. Nie pisnęłam ani słowa pani Ines o tym, co wydarzyło się w ogrodzie, chociaż mnie pytała. Ale sama miała dużo do powiedzenia, więc pozwoliła mi mówić. O! Daisy nie chciała namawiać służby do plotek, ale jak inaczej miała się dowiedzieć, co się stało. To pojedyncze słowo w pełni wystarczyło. Wygląda na to, że pan Patrick wrócił wczoraj wieczorem ze swoich zagranicznych wojaży. Strasznie długo go nie było. Wprawdzie on i pan Jessup znikają czasami na całe tygodnie, ale zazwyczaj jeżdżą razem. Najwyraźniej pan Patrick może już robić interesy sam. Pan Aidan tylko czekał na jego powrót i sam ruszył w drogę. Wyjechał na północ, żeby spotkać się z jakimś klientem. Wyjechał, jak tylko jego brat wrócił do domu? Tak, proszę pani. Pokłócili się? Daisy przyszła do głowy okropna myśl, ale to Aidan zniknął, a Alex z pewnością by go rozpoznał. Nie, przynajmniej siostra nic pani Ines o tym nie mówiła. Ale pani Aidanowa jest bardzo zdenerwowana. Biedaczka cały czas płacze. Oczywiście pan Aidan zazwyczaj zostaje w domu, ale w końcu nie wyjechał za granicę, prawda? A ona jest zawsze taka pogodna. Daisy odetchnęła z ulgą, słysząc, że państwo Jessupowie wciąż byli na ziemskim padole, a nie jak to sobie wyobrażała, leżeli nie wiadomo gdzie, zalani własną krwią. Dopiero po jakimś czasie zaczęła się zastanawiać, co tak zdenerwowało Andrej. Wtedy była już w bawialni, więc siłą rzeczy jej myśli zwróciły się ku dzieciom Jessupów. Ale pani Ines z pewnością wiedziałaby, gdyby Merlin lub Percy byli chorzy. Czyżby wbrew temu, co mówiły służące, Andrej i Aidan pokłócili się, co doprowadziło do jego wyjazdu? To wydawało się prawdopodobne, o ile się ich nie znało. Daisy rzadko kiedy widziała tak zgodną, spokojną i zrównoważoną parę. Niezależnie od tego, czemu Andrej cierpiała, być może potrzebowała ramienia, na którym mogłaby się wypłakać. I to niekoniecznie swojej teściowej. Daisy musiała tylko wymyślić sposób, żeby zapukać do drzwi obok, nie wzbudzając podejrzeń Jessupów i Aleka. Wróciła więc do punktu wyjścia, ale przynajmniej wiedziała, że Jessupowie są cali i zdrowi, dzięki Bogu. Najwyższy czas przestać się o nich martwić i skupić się na bliźniakach. Siedząc na podłodze w bawialni, zbudowała kolejną wieżę z drewnianych klocków, którą Oliver zburzył z tą samą radością, co za pierwszym razem. – Gak! – krzyknął. Tymczasem Miranda siedziała na kolanach Daisy, odwracając kartki materiałowe książeczki z obrazkami, mrucząc pod nosem w sobie tylko znanym języku. – Staje to wyraźnie mól książkowy – powiedziała z niezadowoleniem pani Gippin. – Mam nadzieję – odparła Daisy. – Sama też taka byłam. Przekomarzając się z panią Gilpin, niemal zapomniała o tym, co działo się na zewnątrz. Wtedy zjawiła się Elsie. Proszę pani, dzwoni pan Crane. Chcę rozmawiać z panem Fletcherem. Powiedziałam mu, że go nie ma, ale on mówi, że skoro go tu nie ma, to czemu nie jest w Scotland Yardzie? No, ale to nie moja sprawa, pomyślałam, więc że może pani powinna z nim porozmawiać. Daisy już miała powiedzieć, powiedz mu, że mnie też nie ma, ale ugryzła się w język. Wstała z podłogi, wyprostowała szwy od pończoch. Lucy zawsze mówiła, że krzywe szwy fatalnie wpływają na samoocenę. Już idę, westchnęła.